Cześć, z tej strony Trala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na EU4, no i oczywiście zrobimy sobie podsumowanie drugiego dnia, trzeciego dnia, zobaczymy jak w tym momencie ten serwer wygląda, bo jest to jeden z nielicznych serwerów, które eventy mają przez 4 dni zamiast 3, no i oczywiście poklikamy jakieś loszki, dam wam tutaj pewną decyzję do podjęcia w komentarzach, do czego zaraz przejdę, więc zachęcam do oglądania. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są oczywiście w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy gracie na EU4. Jeżeli tak, to jaki macie poziom, jak tutaj wam idzie? Chętnie sobie również poczytam. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. No i przede wszystkim decyzja co do moich awatarów, bo to już wspominałem na streamie, ktoś śledził, że coś takiego powstanie. Dlatego, że zastanawiam się, jak teraz poustawiać swoje awatary. No i wy jakiś tam wpływ na moją decyzję będziecie mieli. Dlatego, że jak pewnie. Wiecie, była ta stronka do głosowania przed EU4. Tutaj wygrał oczywiście Venom i tego Venoma mamy. Natomiast te awatary, tak jakby ja, otrzymałem dla siebie. No i mogę je sobie ustawić na swoich kontach, No i teraz mam pewien pomysł w głowie, ale może Wy mi coś doradzicie lepszego. Może będziecie mieli inne zdanie, więc po prostu będę chciał, żebyście napisali w komentarzach. No i dobrze, może sobie odpalimy tutaj wszystkie nasze postacie. No i teraz, tak, jeżeli chodzi o EU3, no to tego nie bierzemy pod uwagę. To nie jest postać long term ani nic takiego, więc. Powiedzmy, że to nas nie interesuje. Jeżeli chodzi o EU4, to to tak samo nie jest postać long term. Poza tym tutaj mamy tego Venoma i oczywiście on tutaj zostanie, no bo wygra w głosowaniu. Natomiast właśnie, mamy swoje inne główne konta, że tak powiem. Mamy łącznie tych kont głównych sześć. No i tutaj się zastanawiam, jakby to ustawić. Mam już pewien pomysł w głowie. Natomiast tak, teraz sobie odpalimy... To jest chyba to dokładnie pokażę Wam wszystkie swoje awatary jakie tutaj mam wszystkie jakie do tej pory dostałem no i będziemy się zastanawiać na jakie konto jaki awatar będzie miał być przypisany oczywiście żeby to pasowało do klasy postaci przede wszystkim no i żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ja tutaj jestem fanem tych trzech nowych awatarów, więc głównie no, na nich się bym chciał skupić no ale również Wasze zdanie wezmę oczywiście pod uwagę zobaczymy jak tam napiszecie w komentarzach może jak tam powiedzmy, macie podobne zdanie co ktoś inny, to po prostu zlajkujcie komentarz. No i dobra, zobaczymy. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o tego, o tego demona, już mi się tu demon z Venomem myli co chwilę. Jeżeli chodzi o tego demona, którego w tym momencie widzicie, no to szczerze mówiąc, jego bym nigdzie nie ustawiał. Nie podoba mi się jakoś giga bardzo ten awatar, więc jego bym po prostu sobie odpuścił. Kolejnym naszym awatarem jest ten Elf, to był chyba Elf, jak dobrze pamiętam. No on też jest w wątpliwej jakości, więc jego szczerze. Że mówiąc, też bym nie ustawiał. Tutaj wam pokazuję wszystkie awatary, jakie mam obecnie, żebyście wy mogli. Po prostu zdecydować, żebyście mogli zobaczyć, co jest do wyboru, no i żebyście jakąś tam decyzję podjęli. Dobrze, jeżeli chodzi o tego orka, no to ten ork wygląda fajnie, natomiast jeżeli chodzi o to, jak on tutaj wygląda w grze, jak go w tym momencie mam ustawionego na swoim wojowniku, no to też co do tego wojownika, to chyba bym ustawił tego nowego demona. Zaraz oczywiście do niego przejdziemy, natomiast właśnie, no ten ork wygląda fajnie, natomiast strasznie dużą ma tą zbroję, tutaj tą główkę taką niedużą, jak sobie jak to wygląda w tym podglądzie, powiedzmy, no i on wygląda jak najbardziej ok, ale zastanawiam się, czy na pewno tego orka tutaj dla wojownika zostawiać. Oczywiście napiszcie, jakie jest Wasze zdanie. Ja tutaj, no, może i bym był nawet skłonny zostawić. Ten awatar mi się akurat podoba, może bym tutaj go zostawił, ale to zobaczymy. No, bardziej jestem za demonem, do czego zaraz przejdę, bo mówię, ten ork wygląda bardzo fajnie, no ale oczywiście, gdyby nie miał tak dużej zbroi, która, no, nie oszukujmy się. Strasznie dużo zasłania. No nie, zajmuje praktycznie większość tego awatara, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy naszego mrocznego elfa. No i jeżeli chodzi o mrocznego elfa tego pierwotnego tego OG, no to oczywiście ja bym chciał go sobie zostawić na przynajmniej jednej postaci, żeby go no upamiętnić, powiedzmy. Tak więc tego mrocznego elfa zostawiłbym sobie tutaj na swoim Bardzie na W58. Mroczny elf wydaje mi się, że pasuje do Barda. Jest to taka postać magiczna, więc zdecydowanie tutaj bym go zostawił, żeby on sobie po prostu był. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy taki awatarek, to jest ten słynny pomidor, który Możecie kojarzyć to był mój chyba pierwszy awatar, jak ja zaczynałem nagrywać na YouTubie i tak dalej, więc no, jego bym raczej również nigdzie nie ustawiał. Ale możecie dać znać, czy jakiś pomysł co do tego awatara macie. No i dobrze, teraz mamy takiego człowieka. Człowiek, jego możecie nie znać, dlatego że to był mój awatar, który dostałem za bycie tam pomocnikiem Naruciaka swego czasu, więc jeszcze nie nagrywałem wtedy, jak jego dostawałem. Natomiast, no, bardzo taki specyficzny. Awatar, mógłbym powiedzieć, to jest człowiek. To w ogóle miał imitować ten człowiek w sensie berserka, bo ja tam na S37 grałem berserkiem. No, ale też jest dość wątpliwej jakości, więc tutaj bym go, no, raczej po prostu ominął, że tak powiem. No i dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy Venoma. Gdzie tego Venoma ja bym ustawił? Ja bym go ustawił, tu może sobie weźmiemy na, ra na razie na lewą stronę. Ja bym go ustawił na łowcy demonów. W tym momencie, jak będę startował gdzieś berserkiem, to chyba na berserka też go ustawię. No ale w tym momencie ze wszystkich moich postaci tego Venoma bym właśnie puścił na łowce demonów, bo wydaje mi się, że nawet to pasuje. Wydaje mi się, że y, taki Venom, y, który jest łowcą demonów nawet jakoś to tam ze sobą współpracuje gra powiedzmy. Dlatego też właśnie ja bym go ustawił na łowcę demonów. Jeżeli chodzi o tego demona, to jego bym tutaj ustawił na zabójcy. To w ogóle był taki mój pierwszy typ. Jego bym sobie tutaj puścił na zabójcem no i ewentualnie na tego wojownika to już bym się musiał zastanowić, natomiast no tak mi się wydaje po prostu tak, tak mi się wydaje, tu i tak na tym zabójcy mamy w tym momencie de demona no ten demon jest wiadomo wątpliwej jakości, więc raczej bym tego nowego demona po prostu na tego zabójcę wrzucił no i ewentualnie na wojownika, ale tutaj jeszcze bym się musiał zastanowić, no bo na tym wojowniku albo zostanie ten ork albo właśnie ten nowy demon ten nowy demon ma taką zbrojkę, więc również do wojownika pasuje, no i jeżeli chodzi o mój ostatni awatar, czyli tego nowego Mrocznego Elfa, no to jego bym sobie tutaj ustawił na W50. Mroczny Elf pasuje do Maga. Na Magu w tym momencie mamy tego Elfa wątpliwej jakości również, więc po prostu, no, wrzuciłbym, żeby też uhonorować ten nowy awatar, wrzuciłbym go sobie na W50. No i tyle, tyle z moich awatarów. Możecie oczywiście pisać na przykład numerek, czyli to jest 1, dwójka, trójka, czwórka, piątka, 6, 7, 8 i 9. no i możecie pisać na jakie konto dany awatar by pasował, na jaką klasę postaci podsumowując, co do EU1 w ogóle nie mam pojęcia tutaj bym Was najbardziej prosił o jakąś poradę bo powiem Wam szczerze, że na EU1 do tego Paladyna nie wiem zupełnie jaki awatar mógłbym ustawić nie wiem co by pasowało, więc tutaj nie mam pojęcia jeżeli chodzi o W50 no to ten nowy roczny elf jeżeli chodzi o... Wojownika, to albo ten ork zostaje, albo ten nowy demon. Jeżeli chodzi o Barda, to zostaje ten stary mroczny elf, czyli to co mamy teraz W60 łowca demonów. Ustawimy sobie Venoma S40 Polski. Nowy demon, no i tyle, i tyle, bo tak jak mówiłem, chcę tutaj zdecydować głównie na moich kontach głównych, na których gram long term. Na których gram po prostu non stop. Także piszcie w komentarzu, jakie są Wasze opinie. Chętnie sobie tam poczytam i zasięgnę może czegoś. Tak czy inaczej, no takie są moje moje predykcje do jutra zdecyduję i jutro już powinienem te awatary mieć ustawione tak jak po prostu napiszecie albo tak jak ja powiedziałem no zobaczymy jak to wyjdzie dobrze lecimy sobie teraz do eu4 no i co przede wszystkim podsumowanie tak jak wam obiecałem w sobotnim odcinku podsumowanie drugiego oraz trzeciego dnia jak to tutaj wyglądało, no i właśnie tutaj w ogóle dziękuję za skrina, bo dwie osoby mi wysłały, ja już w sobotę niestety nie, niestety nie byłem na kompie o północy więc dziękuję tutaj dla Brylasa i dla Karesa jak dobrze pamiętam, te dwie osoby mi wysłały topkę drugiego dnia, no i tak ona wyglądała, no 109 level najwyższy, jak widzimy tutaj najwyższe levele łowcy demonów, oczywiście mamy również zabójcę, który tego drugiego dnia bardzo mocno pocisnął tu mamy również jednego berserka 101 level, mamy zwiadowcę 101 Pierwszy level, no ale po tym drugim dniu nie wyglądało to za dobrze. Nie wyglądało to za dobrze, szczerze mówiąc, dlatego, że no nic nie, nie wskazywało, że ten serwer będzie taki wow, no nie? To, co ja mówiłem w tym filmie sobotnim, no nic tutaj się nie zadziało. Nawet żadnego dwusetnego levela nie było drugiego dnia, więc niestety, no powiedziałbym, że tak średnio, tak średnio ogólnie po tym drugim dniu. No i teraz tu można oczywiście zatrzymać, przeanalizować sobie. Teraz przejdźmy sobie tutaj do trzeciego dnia. No i zobaczcie, tutaj już wygląda to zdecydowanie lepiej. Tego screena już robiłem ja sam minutkę przed północą. No i zobaczcie, mamy jakieś dwusetne levely, pojawiły się. Mamy berserka 240 Mamy tutaj 210 łowcę demonów i 216. Ten zabójca 181. Tu kolejny łowca demonów 198. 212 zwiadowca też bardzo ładnie pocisnął. Berek 183. Mamy druida 203. W ogóle to też ciekawostka. Był tu jeszcze taki druid o dokładnie free to play. On również tym druidem 201. Więc ta topka taka dość zbalansowana. Ja myślałem szczerze mówiąc, że po pierwszych trzech dniach będzie to wyglądać tak, że połowa topki to będą łowcy demonów, no i oczywiście wiadomo, tak to troszeczkę wygląda. W sensie bez aż takiej przesady. No mamy sporo tych chłopców demonów w tym top 31. No ale tak czy inaczej jest ta topka jako tako zbalansowana. Pojawili się jacyś zwiadowcy, jakiś zabójca, berki też są modziwo yy, Tutaj tak samo druidzi, też dwóch druidów w ogóle 200 plus zbiło. Yy, także no nie wygląda to wcale tak źle szczerze mówiąc. No i tak po prostu topeczka wyglądała po trzecim dniu. No i przejdźmy teraz do tego jak to wygląda obecnie. Ja to nagrałem dość wcześnie w poniedziałek, więc tu się jeszcze pewnie troszkę pozmienia. No ale właśnie... Mamy eventy, mamy eventy co ciekawe takie same jak na innych serwerach, bo wiadomo, jak startuje nowy serwer, to od piątku do, po, do niedzieli mamy te eventy startowe, czyli tam są grzybki, tam jest event Golda, Expa, mamy event twierdzy, Epiki. No a teraz po północy eventy odpaliły się takie, jakie mamy na innych serwerach, więc mamy już tutaj, mamy Dni Diabelskich dłuższego czego wcześniej nie było. Mamy Kowala, no i mamy tutaj, no epiki to już były. Więc zobaczcie, został event Golda, został i będę pików, także na spokojnie jeszcze tego czwartego dnia można dość mocno pocisnąć. No, i w tym momencie prezentuje się to tak. Tutaj sobie przebijmy do top 1. No, i zobaczcie, najwyższy level razem tutaj ze zwiadowcą. Najwyższy level Magusia. Śmiałem się dzisiaj na Discordzie, że skoro Maguś bił najwyższy level, no to chyba niedługo rework. Dlatego, że co niektóre osoby piszą, że to jest chore, żeby wbijać dwusetny poziom. Że bardzo dobrze, że Berserk dostał nerfa, bo tylko Berserkiem się tak dało. No jak w sensie 200 poziom po trzech dniach oczywiście nowego serwera. Jak widzimy nie. Przy odpowiedniej ilości grzybów da się to zrobić każdą klasą postaci. Mamy Maga, mamy Zwiadowcę, mamy Łowców Demonów oczywiście. Mamy Druida, mamy też Berka. Berek mimo nerfów i tak wbił ten 200+. Więc o, tu w ogóle zobaczcie, o tego maga mi chodziło. Ok, on ma najwyższy level na serwerze w tym momencie, jak ja to nagrywam. Dobra, czyli mój błąd. Wiedziałem, że mag, zobaczcie, że oni mają w ogóle tą samą gildię i bardzo podobne niki. Tutaj mamy Metro, a tutaj mamy Mario. Tak czy inaczej, no właśnie, ten mag wbił najwyższy level czwartego dnia, na początku czwartego dnia, właśnie na tym EU4. Co jest naprawdę godne podziwu. Co jest, no, niesamowite, szczerze mówiąc. Bardzo tutaj dużo grzybów musiał wydać na tego magusia. Oczywiście mógł to zrobić po północy, wtedy to już nie jest aż takie ciężkie jak w pierwsze trzy dni, no ale tak czy inaczej bardzo zresztą no na pewno zrobił to po północy, bo widzieliśmy screena yy, jak to wyglądało wcześniej, no ale jest to na pewno godne podziwu no mamy tą topeczkę wymieszaną, mamy tu jakiegoś wojownika 151 level, yy, ten zabójca gdzieś nam się tutaj, o tutaj, 181 on jeszcze nic nie robił, yy, no ta topka troszeczkę lepiej wygląda, troszkę tych 200 plus się pojawiło Oczywiście głównie wydaje mi się, że to właśnie przez te dłuższe eventy. No ale jako tako się to prezentuje. Jakoś ten serwer powiedzmy wychodzi na prostą. Nie jest to oczywiście jakiś tam topowy poziom, topowa aktywność. No ale tak czy inaczej coś tutaj myślę, że z tego serwera na szczęście będzie. Jest o wiele lepiej niż jak to wyglądało po pierwszych dwóch dniach tak na dobrą sprawę. No więc tak to po prostu wygląda. Tak wygląda w tym momencie topeczka. Najwyższy level mag. Także można. Szkoda, że nie wojownik, bo też no mówię strasznie... Właśnie dużo osób pod tym, pod tym filmem o reworku Berserka pisało, że tam wiecie, bardzo dobrze, bo Berkiem się dało wbijać dwusetny w 3 dni. No było to tanie na Berserku, było to tanie przez to, że magowie nas nie blokowali. Nie musieliśmy wydać tyle grzybów, co właśnie na jakimś magu, na jakimś wojowniku, paladynie. Ale każdą klasą po pierwszych trzech dniach da się wbić dwusetny poziom. Tylko po prostu potrzeba na to więcej grzybów. Nawet wojownikiem, co udowodnił nam Melendez na W60, więc no mówię kwestia grzybów, no i każdą klasą na spokojnie tutaj można docisnąć. Dobrze, mamy tutaj w ogóle z naszej gildii Don Pinguin, tutaj jedna osoba. Mamy Daro, Daro w ogóle mój widz, pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda. Chyba jedyna osoba, która ma flagę Polski w tym top 31 w tym momencie, jak ja to nagrywam. No i Daro tutaj też strasznie ładnie ciśnie. Daro tutaj prawie dwusetny poziom berkiem, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mamy jakiegoś Polaka w tej topce, jest to oczywiście również bardzo fajne. Dobrze, Twierdzę to nieważne, no bo już bardzo dużo osób je ma. Jeżeli chodzi o pupilki, ile pupili ma na serwerze osób? 114, no 114 to jest akurat słaby wynik, i to nawet bardzo słaby bym powiedział dlatego że yy, no jak na 4 dni eventów oczywiście wiadomo do końca dnia tutaj jeszcze sporo osób dojdzie wydaje mi się no ale i tak 114 osób wbiło ten poziom 75 plus po 3 dniach yy, to jest dość mierny wynik szczerze mówiąc natomiast podziemia zobaczcie mamy poniedziałek mamy rano tak na dobrą sprawę a ja, a ja już tutaj widzę w sensie my widzimy yy, 9 osób które mają podziemia z tego co widziałem Quistik już po północy miał te podziemia odblokowane praktycznie tam Godziny po północy, więc to jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre i bardzo szybkie. On tutaj musiał w ogóle jakieś chore kontry mieć, tak szczerze mówiąc. No, bo weźmy pod uwagę, że surowce tutaj w twierdzy możemy w sumie jakieś ataki porobić. Surowce w twierdzy. Zaczęły lecieć dopiero wczoraj, jakoś tam wieczorem. Dopiero wczoraj około 19:20 już mogliśmy te surowce sobie zgarniać, więc jest to naprawdę dobry wynik, żeby już po północy nazbierać tyle surek. Oczywiście, wiadomo, pewnie wszystko skipował i tak dalej, no ale jest to dobry wynik, żeby właśnie po tak, po kilku godzinach ataków, tak na dobrą sprawę, już sobie uzbierać te surowce na podziemie i to podziemie wykopać. Oczywiście, wiadomo, mieliśmy teraz te pakiety dużo na oficjalnym sklepie internetowym swoją drogą one są jeszcze dzisiaj aktywne. Więc no, jest to bardzo również duży boost, tutaj muszę dodać, do początku podziemia. Bo jak ktoś kupił wszystkie te pakiety, to tam widziałem, że nawet chyba do 10 poziomu trenera można dobić. No, oczywiście ten trener na 10 poziomie 4 dnia to jest ogromny boost dla postaci, no i też dzięki temu szybciej ta postać będzie robić lochy i szybciej będzie co za tym idzie levelować. Więc może dlatego ci magowie mają taki wysoki level, no bo ten trener jednak pewnie tam jest na około poziomie 10. Zresztą tu widzimy, mamy. um no już tutaj mamy dziesiątki, więc no bardzo, bardzo te pakiety z duszami zboostowały po prostu ten early game, jeżeli chodzi o podziemia na tym EU4, dobrze no i tyle, tyle, piszcie oczywiście swoje opinie, co myślicie o tym serwerku o, teraz Mario z powrotem jest na top 1 dlatego mi tak właśnie się nie zgadzało no ale piszcie co wy o tym sądzicie, bo troszeczkę jest takich jednostek które jakoś tam poziom tego serwera ratują więc to jest jak najbardziej w porządku dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o naszą postać, bo się tu troszeczkę Rozgadałem. No, oczywiście, nie jest to tryhard, to jest w ogóle pewnie ostatni odcinek, drugi i ostatni z tego serwera. Dlatego, że. No, gramy tutaj for fun, gramy tutaj yy, na chilku, bez żadnej spiny, na spokojnie. Yy, w ogóle tutaj musimy sobie znaleźć kluczyk do lochu, bo jak widzicie mamy 70 level, tu mamy jadowitego smoka, natomiast toksyczne drzewo yy, to jest gabinet magii na poziomie 70. Ledwo ten poziom 70 dobiliśmy, powiem wam szczerze, yy, trzeciego dnia, więc no nie było to wszystko rozegrane fajnie z głową. Klaserka mamy 56 prawie procent, yy, także nieźle, no ale ledwo go dobiłem. Już na niego wczoraj chyba na streamie wydałem z 80 grzybów i on nam nie leciał więc to też bardzo ciekawe. A zobaczmy w ogóle czy jego nie ma w z misji przypadkiem, bo on z misji też może polecieć. Nie, no niestety go nie ma. No lipa, lipa powiem wam szczerze, bo strasznie dużo, nie wiem czy to jest jakiś błąd czy o co chodzi. O, tu nawet nam jakiś epic się pokazał bez dziury. No ale mówię, wczoraj z 60 albo nawet 80 grzybów wydałem na ten kluczyk. Dzisiaj też już wydałem w tym momencie ze 30. No i w ogóle nam ten klucz nie leci. Nie wiem, czy coś się nam tu zbugowało, czy o co chodzi. Yy, no mamy, znaleźć klucz podczas zadania, lub kup go w gabinecie magii po spełnieniu następujących warunków. Awa awansuj na poziom 70. No powinno to być, powinno to być. Mogłem w sumie poszukać przed odcinkiem, yy, bo głównie tutaj właśnie chciałem to toksyczne drzewo poklikać. Yy, o, dobra, jest, ok. Rozwodziłem się rozwodziłem, ale na szczęście udało nam się to zrobić. Jak wyglądało moje, jak wyglądały moje pierwsze dni. Jeżeli chodzi o, no, pierwszy dzień to widzieliście, bo wam tam nagrywałem odcinek. Jeżeli chodzi o drugi dzień, dobiłem zaledwie poziom 20, w sensie 20, Boże, 50. Zaledwie poziom 50, no i tam oczywiście odblokowałem i coś mogłem jeszcze tego drugiego dnia, bo to wszystko się działo na streamie, drugi dzień i trzeci dzień tak samo, mogłem oczywiście jeszcze coś tam próbować docisnąć, mogłem coś tam kombinować, natomiast nie chciałem tego za bardzo robić, dlatego że całego golda w ogóle drugiego dnia z awki, miałem tam ponad 10 tysięcy, wydałem na odpalenie wyprawy, to była nasza pierwsza wyprawa, w ogóle gildia tutaj bardzo fajnie prosperuje, w tym momencie jesteśmy na pozycji czwartej w helewej torze i to jest dość Duża przewaga między pozycją piątą Więc bardzo fajnie to wygląda Jeżeli chodzi o ten elevator Bardzo tutaj nam idzie sprawnie No i myślę, że też jako gildia na Ogólnie na serwerze jesteśmy właśnie na czwartej pozycji Także ciekawie, ciekawie Naprawdę gildyjka, fajnie No a ja wiecie, wyszedłem z założenia, że po co tutaj Dociskać tego golda w postać, po co jakieś piki Kupać i tak dalej Skoro ja i tak będę Kończył grę, no i po prostu, i tak ta postać pójdzie w zapomnienie, że tak powiem. I tak tutaj pójdzie w zapomnienie, i tak się nic oczywiście nie będzie na tej postaci działo. No to lepiej po prostu Teogolda dać w gildię, odpalić pierwszą wyprawę, i tak ta wyprawa, ta wyprawa była dość późno odpalona, ale po prostu chłopaki z gildii, którzy będą grać dalej i tutaj sobie cisnąć, jak ja skończę, to będą mieli tam jakieś dodatkowe boosty. Więc stwierdziłem, że lepsza będzie inwestycja w gildię, aniżeli właśnie w naszą postać. No i tak na dobrą sprawę. 90% golda, którego zarobiłem tego dnia, czyli drugiego dnia. Wydałem tutaj w ulepszenia, już drugiego dnia miałem 10-10. No i właśnie odpaliłem tą wyprawę gildyjną za 10 tysięcy. Także tak wyglądał mój drugi dzień, na no trzeciego wbiliśmy sobie, odblokowałem tutaj, bo mi w ogóle drugiego dnia jeszcze klucz do lochu nie poleciał. Tutaj do tego piątego. Niewiele mi Awki zostało, no ale nie udało się tego zrobić. Na no trzeciego dnia, wiadomo, mieliśmy Awkę na streamku, więc wieczorem tam sobie odblokowałem ten lock. No i poleciałem od poziomu 50 do... Poziomu właśnie 70, tak jak widzieliście, no ale mówię, no tutaj to nie jest żadne. Wow, to nie jest nie wiadomo co. My się tutaj nie spinamy, gramy czysto for fun. Tutaj, żeby jakoś bardzo w gildii nie odstawać, no i tyle. I generalnie tyle, dobra. Wiecie co? Bo my tu już mamy samych wojowników. Ja sobie w ogóle Tulsa nie przygotowałem, ale może by nam jeszcze poleciał jakiś poleciał jakiś itemek fajny, może w ogóle brońka. Zobaczcie, broń mi już dają plus 50, nawet jakby jakąś zwykłą znaleźć, to może jeszcze byśmy troszeczkę pocisnęli, a może jakiś. Epic poleci w międzyczasie, no tutaj mamy na samą inteligencję 280, 36 na plus, no ale tu już nam dają po 50 dość często, dobra, to coś lepszego bym poszukał. Tutaj mamy plus 23, bardzo fajny rozrzut. No ale dobra, szukamy dalej. Więc no, tak jak Wam powiedziałem, trzeci dzień tylko 20 leveli od 50 do 70. Pobawiliśmy się na streamku, pogadaliśmy. Krótszy to był streamek, no bo dość szybko się skończyła ta zabawa. No ale właśnie jakoś się tutaj bardzo nie napinałem. Też dlatego Wam nie robiłem zapisów, to co już mówiłem w sobotnim filmie z tego serwera. Nie ciąłem tam i, i ogólnie tam, no nie, po prostu nie wrzucałem na kanał, nie robiłem tych skrótów tak zwanych. Bo nic tutaj takiego wow się nie działo. Grałem, klikałem sobie for fun czysto dla zabawy, więc nawet nie było za dobrą, na dobrą sprawę co oglądać. Oczywiście, jak będziemy startować na EU5 na takim dużym tryhardzie, no to wtedy będę starał się Wam wszystko wrzucać. Będzie tam osobna playlista do tej serii, no i będę się Wam starał wrzucać wszystkie zapisy ze streamu, wszystkie jakieś tam odcinki, co tylko robimy na tym koncie, żebyście widzieli no bo tam będziemy startować ze zdecydowanie mocniejszym że tak powiem zapasem grzybów, to w ogóle pierwsza sprawa bo tutaj też sobie grałem tak no tak wiecie, nie wydawałem jakoś bardzo dużo, bardziej tutaj fundusze składam powiedzmy na to EU5 właśnie żeby tam jakoś grubiej wlecieć, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa jest taka, że no nie było to jakieś wow, po prostu nie grałem tutaj też od linijki także nie ma co brać ze mnie przykładu dlatego też po prostu nie wrzucałem materiałów za dużo, ale na streamkach się tam bawiliśmy, na streamkach sobie troszeczkę to konto ogarniałem, w sumie ostatnie trzy streamy na moim Twitchu, to były właśnie z tego EU4, dobra tu nam poleciał jeszcze jakiś item epicki, więc spoko tu mamy zręczność inteligencja, tutaj mamy siła zręczność no nie lecą nam za bardzo te bronie oczywiście wiadomo, no tu mamy na siłę plus 41, no jakby to było na inteligencję to już bym brał, no ale niestety nie można mieć wszystkiego, tutaj mamy buciki niestety minus jest taki to możemy sprzedać, to zostawimy, minus jest taki że wszystko co ja wymieniam to potrzebujemy na inteligencję. No, jak widzicie, ja mam trochę odłożonych na HP, a na inteligencję wcale, ale dobra, tutaj nam jeszcze poleciał: 139 cyg, możemy sobie wsadzić, to posprzedajemy. No i dobra, i szukam dalej, głównie tej broni. No, broni mi już dają bardzo, bardzo dużo, więc wypadałoby w końcu to wymienić. No, ale niestety, widzicie, że nam nie leci tutaj nic fajnego. Dobra, wezmę to, powiem Wam szczerze, że wezmę to, to sobie zostawię już powolutku do kibelka. Ta broń, no na inteligencję, my tutaj tego HP nie mamy za dużo, a jakbym wrzucił po prostu sobie Gemik, chociaż nie, czekajcie, zrobimy to może inaczej. Tutaj wrzucę na inteligencję, a wymienię jakiś słaby taki Gem na Intę, który mi tam daje dokładnie 128. Tutaj cyk, no i do tego wrzucę na Intę, jak mi poleci i może się uda. Nawet nie będę sprawdzał procentów, bo powiem Wam szczerze, że mówię, nie mam odpalonego SF kursa więc nie. Nie będę tego robił, ale zobaczymy może się uda pokonać tych no tych dwóch tam wojowników, bo w tym momencie niestety na nich stoimy. No i jakoś to tam wyjdzie, chociaż żeby te pupile na odcinku odlokować. No ale widzicie to jest takie klikanie czysto dla fanów, czysto, żeby się tutaj pobawić. gildykę też chłopakom, tam lider mi dziękował wczoraj w ogóle myślę, że mogę to powiedzieć. Bo jednak sporo tutaj do tej gildyki wniosłem, to też mogę śmiało powiedzieć, sporo osób ode mnie przyszło. No i ta gildia na starcie nabrała takich fajnych obrotów. No a potem ludzie już za Zaczęli, w sensie ludzie, tam lider z oficerem, zaczęli już to bardziej ogarniać, no i jak widzicie ta gildia nabrała fajnego wiatru w żagle, no i teraz się rozwija. Naprawdę, powiem wam tak, gildia miała być dla osób, które kupują dwa pierwsze pakiety, no a tutaj zobaczcie, mamy koło 170 level, mamy 150, w ogóle pozdrawiam go Tablo, bo to jest widz, no sporo tych 100+, plus więc no ogólnie gildia naprawdę... Bardzo sympatycznie się rozwinęła. To jest oczywiście na duży, duży plus. Dobra, yy, poczekajcie. No, tu mi niestety, tu mamy po 139. Tu mamy jakieś stare. W sumie, zamiast to sprzedawać, to ja może będę podmieniał, jakieś już tyle mi na HP leci, żeby tutaj. No, ale zobaczcie. No, my nie możemy dropnąć na inteligencję. Yy, to jest bardzo, bardzo duży minus. No, dawaj coś. Zręczność. Yy, tutaj mamy zręczność. Ciągle oczywiście mam odłożoną tą broń z pierwszego levela, żeby sobie zrobić osiągnięcie u Kowala. No ale jak to tak dalej pójdzie, dobra, jest. Jest inteligencja 137 cyk. Y, Okej, okay. staty nie wyglądają najgorzej. Y, zobaczmy, tu mamy 124, 124 poziom, tu mamy 122. Y, sprawdźmy to, sprawdźmy, jak to wyjdzie. Jadowity smok. Y, mam bardzo dużo golda. Może tego golda, to ja też odłożę tutaj. Tu mamy 400, 350. Może sobie siłkę dobijemy do 300 y, podstawy, bo ja i tak mamy teraz dwóch wojowników, to się przyda troszeczkę tego boczku. Y, no dawaj, dawaj, jeszcze troszeczkę. 301, dobra, 305 musi być równo, niestety. Ja mam takie jakieś dziwne schorzenie, że liczby muszą być dla mnie równe. No i resztę w inteligencję spróbujmy. Chyba nie uda mi się do. Yy, a nie, udało mi się, zobaczcie. Idealnie do 500 podstawy, akurat zużyłem całego golda. No i dobra. Teraz klikamy, tam bardzo bliska próba, zobaczmy, może mi się to uda, może mi się nie uda, wyjdzie tak jak wyjdzie, nie będę tutaj się jakoś bardzo napinał, ale udało się, mamy 75 level, teraz mamy w ogóle zwiadowcę, podejrzewam, że na tego zwiadowcę mamy większe procenty aniżeli na tego wojownika, jak sobie tam sprawdzałem na streamkach SF Toolsa, to zazwyczaj tak to było, no i dokładnie mamy również 76 level jak widzicie. Więc powolutku to idzie Możemy już tutaj pupilki złapać Może to zrobię również na odcinku, czemu by nie To sobie zostawimy No nie mam tu na razie miejsca, w razie czego to coś tam sprzedam No i co, ten loszek mamy zamknięty Szkoda, że te rękawice bez dziury Teraz mamy jakiegoś wojownika Jego może też uda nam się kliknąć Zobaczymy jak to nam wyjdzie Powinno, powinno siąść Tak czy inaczej no Ale właśnie, tak zauważyłem, że na tym druidzie To zwiadowcy są o wiele lepsi O wiele prości po prostu do pokonania w tych lochach nawet jak zwiadowca ma tam jakiś 130 level albo coś takiego, a tutaj dla przykładu ten wojownik 124, więc w teorii jest słabszy, no ale łatwiej jest na tych zwiadowców tym druidem zdecydowanie, no i w ogóle na magów też jest dość proste, dość prosto pokonywać. Na magów mamy naprawdę fajne procenty, na magów naprawdę fajnie to wygląda... Więc to też jest kolejna sprawa, że no tak jestem aż zaskoczony, powiem Wam szczerze, te ataki pikujące naprawdę robią robotę, no i te ataki pikujące są naprawdę... Yy... Fajne, nie naprawdę są fajne i mocne w Magusiów. Dobra, tutaj zobaczcie, zwiadowca za pierwszym. O, i teraz mamy Magusia, rosiczkę bagienną. Yy, możemy troszkę HP dołożyć, bo troszkę nam tu golda poleciało. Yy, no dawaj, dawaj, 7, 6, 5, ile tu będzie? Powiedzmy do 440 się uda, nie, jednego nam brakło, ale dobra, teraz mamy rosiczkę bagienną, zobaczmy, czy ona nam tutaj jeszcze padnie. Yy, no i przydałoby się tych, yy, te popilki złapać, no nie, zaraz to będziemy mieli w ogóle 80 level. Nie sprawdzam w ogóle procentów, więc ja tak klikam na pałę Troszeczkę i na ślepo, no ale zobaczcie, siadło nam to. Rosiczka również, prawie 81 level, spoko. No i mogę wam pokazać, zobaczcie, jak to wygląda też te walki, bo mówię, to jest tak bardziej, żeby zaprezentować Wam i sobie też sprawdzić, jak walki tego druida wyglądają. Tutaj już bardziej takie zastanowienie po eu 5 Raczej Wam nie zrobię tego, żeby znowu opluć zwiadowca, a zacząć grać czymś innym, mimo, że ten druid mi się bardzo podoba. No właśnie, to są te ataki pikujące. Ataki pikujące na magów są potężne. No i teraz obejrzyjmy sobie, jak to wygląda ze zwiadowcami, jak te walki się prezentują. Hmm, ale to jest takie, wiecie, dla mnie, żeby zobaczyć, jak ten druid teraz działa, no i jak to tutaj ogólnie It londa. Bo też jestem ciekaw. Niestety, berserka nam mocno znerfili. Berserk teraz w ogóle nie jest dla mnie fan to play w moim odczuciu. Więc, no, będziemy musieli się, no właśnie, zobaczcie, będziemy musieli się zastanawiać dość mocno, czym będziemy chcieli grać na EU5. No, ale na 90% to będzie zwiadowca, żeby w końcu tym zwiadowcom tutaj do... pocisnąć i żeby w końcu spełnić te wasze oczekiwania, bo bardzo dużo osób czeka na tego zwiadowcę. Już się nie możecie doczekać. Ja też go bardzo często odkładałem, więc raczej będzie tak, że. EU5 to będzie zwiadowca, a EU8 to będzie po prostu druid. Dobra, no i jak widzicie, na zwiadowców znowu ta łapka niedźwiedzia bardzo mocna. Na łapkę, no oczywiście nie możemy zrobić uniku na druidzie, jak walczymy z magiem, więc tutaj niedźwiedź w ogóle nie wchodzi w grę, ale na jakiegoś zwiadowcę, na jakiegoś wojownika, jak ta łapka siądzie, to zobaczcie, krytyk za pół miliona HP, na przykład w tego króla jaszczura nam siadł. Także no, jest to bardzo fajne, bardzo fajne są te walki, dynamiczne, ciągle coś się dzieje, no mi osobiście się giga to podoba. Jak ten druid sobie w tych walkach radzi Jakbyśmy tutaj mocniej jakoś przycisnęli, więcej grzybów wydali na ten serwer i tak dalej. No, to byłoby to na pewno świetne. Dobra, tutaj sobie porobimy tak na pałę trochę misję. Ale właśnie mamy gniazdo. Mamy też 81 level. No i zobaczcie, tutaj mamy siorba, więc dobry. Tu niestety nie mamy dzynki. Więc trudno, będziemy musieli sobie złapać. Tutaj to tak, możemy tego siorba siorbem pokonać. Dokładnie, zawsze to nam jakiś. Chociaż nie, teraz się karmi zębika. Teraz się karmi zębika. Ok, to ja się za bardzo podjarałem. No ale nieważne, to tego zębika będziemy musieli złapać. Tutaj ponika też, poni nikiem się pokona. Dokładnie, zobaczcie. To, tak jak mówię, darmowy XPIC. Tutaj mamy Gorilla łapa. No, niestety to też nie jest coś, z czym się startuje, więc będę musiał połapać co innego. I tutaj mamy ogień. Okej, okay, w ogniu mamy cząpa więc jeżeli o ogień chodzi, to jedyny pupil, który nam tutaj pasuje, także tu możemy go sobie nakarmić. No i w wodzie mamy Kroksa. Dobra, no to na pięć środowisk mamy przynajmniej dwa takie pupile, jakie chcielibyśmy mieć. No i tyle. Jak widzicie, samymi środowiskami jeszcze jeden level dobiliśmy, więc to jest spoko. Tyle z mojej strony, bo się tutaj rozgadałem. Mam nadzieję, że odcinek się odcineczek się wam podobał. Taki miks, podsumowanie, to pierwsza sprawa. Potem oczywiście ten wybór awatarków. No i tutaj Jakieś klikanko na tym druidzie, tak na spokojnie, for fun. No i tak to po prostu wygląda. Ja tutaj sobie farmię oczywiście surki non stop. Mamy jeszcze ten event twierdzy, jeden dzień, więc te, ci żołnierze się bardzo szybko szkolą, także będziemy tutaj no starali się jak najszybciej i jak najwięcej w ogóle tych surek jeszcze do końca dzisiejszego dnia uzyskać no i po to pod ziemię będziemy lecieć no i tyle nie, jakoś tam powolutku ile tutaj pogram nie wiem jeszcze będę klikał, na pewno do startu 5 tutaj, w sensie inaczej na pewno jak będzie start EU5 to skończę tutaj grać, nie wiem czy nie zrobię tego wcześniej, może za tydzień może tam za dwa tygodnie, no ale póki co będę tutaj sobie klikał póki co jako tako to wygląda dobrze, wszystko z mojej strony, ja wam pięknie Pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie kciuka w górę zostawić, możecie suba z dzwonem zostawić, nie wiem czy to już mówiłem. Dziękuję Wam pięknie. A, no i piszcie w komentarzach, który awatar do której postaci, jak tam Wam idzie na EU4, jeżeli gracie. No i chyba tyle z mojej strony. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!